No dobra, siemaneczko. Witam Was w kolejnym odcineczku. Pogoda troszeczkę nie doskwiera, mimo że jest ładnie. No jest, kurde, w granicach 50 stopni w słońcu. Jak na Saharze prawie. Na początku odcinka będą podziękowania dla Świat Motocykli. Zaraz sprawdzę. Ale mi się znowu nie machnął na odcinku. U mnie z pamięcią jest trochę słabo, więc... Świat Motocykli z Instagrama, mają też kanał na YouTube, możecie sobie wbić, linki na dole w opisie pod filmem. Mieli tam podesłać najnowszy numer swojej gazety, zobaczymy jak to tam wygląda, jeszcze tego nie otwierałem, jedynie tyle co paczkę mu otworzył, żeby zobaczyć czy w środku coś jest, czy nie przyszła cegła. Oczywiście taki żarcik, nie? No cóż, no, sprawdźmy co tam w środku jest. Zrobimy to na masce Leonidasa. Zobaczymy, co w tej gazetce jest. Możecie sobie przeczytać. Nie będę kaleczył z moim czytaniem. Wlepka. Zrobimy loncina, to wleci na loncina. I gazetka. Oczywiście tak wam pokażę tylko pokrótce. Chcecie, no to sobie kupicie. Jak to tu wygląda mniej więcej. Ja sobie to w wolnym czasie obadam wszystko. Co nieco. Tak wam tylko pokrótce przewinę. Oczywiście ja sobie to przestudiuję w wolnym czasie. Fajna, gruba, będzie lektura. Dobra, wielkie dzięki za gazetkę. Jak mówiłem, obadam sobie ją w wolnym czasie, co tam ciekawego jest. Ja tam bardziej i tak siedzę w chinolach niż w markowcach, ale jak ktoś się interesuje takimi sprzętami markowymi bardziej, coś a la typu, no to będzie kurde na pewno zadowolony. Chociaż no nie ukrywam, że teraz wszystko idzie w internet, więc no takie czasopisma mają coraz to ciężej mają niestety, no bo wszystko idzie w internet, no i już tak nie jest to samo co dawniej, że dawniej się gazety kupowało. Ja też tam kupowałem takie różne gazetki motoryzacyjne, ale ja to bardziej takie, można powiedzieć, wynalazki, nie wynalazki, w te typu sprawy szłem. No dobra, jedziemy dalej z tematem. Więc jeszcze raz dziękuję Świat Motocykli za miły gest, co mnie bardzo, ale to bardzo mnie zdziwiło, że w ogóle im się chciało coś podsyłać takiemu niszowemu youtuberowi, instagramerowi, no. Co pewnie nawet widzicie po wiadomościach, że mnie to bardzo zdziwiło. No ale, no jeszcze raz wielkie dzięki. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mnie tak długo nie było, co to się stało, co się pozmieniało. Mianowicie, no, była okazja nagrać fajny odcinek, jak robiłem RFZ, Rometa, RFZ, dobrze mówię, RFZ? 125? Kurde, już mi się zaczynają mieszać te wszystkie pitbajki. Ale jak robiłem Romecika, 125, była fajna okazja, żeby nagrać odcinek, bo tam silnik był praktycznie padnięty. Na początku było ustalane, no nie spieszy się, no jak będzie się uda, to się uda, no, a potem było co chwilę, że no już, a już, kiedy będzie, najlepiej na wtedy, teraz mi Pols pasuje, jak najszybciej. Więc to troszeczkę mi ten motor, robota przy tym motorze mnie troszeczkę wkurzyła, no bo się na początku ustala, że no, ja mówię, no w wolnym czasie będę robił przy motorze, a potem wychodzi na to, że właściciel się naciska cały czas na ciebie, żeby jak najszybciej, najlepiej na już, na wczoraj, żeby był motor gotowy, bo jemu potrzeba.
No. To troszeczkę mnie z tym motorkiem też wkurzyło i też dlatego też nie nagrywałem. Bo chciałem to jak najszybciej skończyć i pchnąć ten motor i zamknąć ten rozdział, ten temat. Tak samo tutaj kolega, znajomy wcisnął mi tutaj ten motor do roboty, bo na początku tam się zorientował, czy w ogóle mam czas. Mówił, że no nie będzie praktycznie tutaj roboty dużo, bo motor po zimie nie odpala, ta Aprilla. No i tutaj tak samo jest problem i to bardzo duży z tym motorkiem. Mianowicie taki, że no miało być, pierw z kolegą rozmawiałem, potem właściciel ze mną rozmawiał, że a tam po zimie długo stał, nie chce odpalić. Sobie myślę, no nie będzie pewnie dużo roboty, no coś może być z iskrą, coś może być z gaźnikiem, podaję w złym momencie iskrę czy coś. No i cóż, no rozebrałem, sprawdziłem, kompresji brak. Wiadomość do właściciela. No i właściciel, a to może podziało się wtedy, no jak tam jechałem, no i nagle mi zgasł, a potem musiałem go schorować do domu. To wreszcie po zimie nie chciał odpalić. Czy w trasie stanął motor. No i to jest właśnie to, że no jest kaplica. Druga kaplica z tym motorkiem na przykład jest taka, że nie ma praktycznie do tego części, mało części jest. Nie mówię, że nie ma wcale, ale no jest mało części do tego motorka, no i też są w swojej większej kasie, nie? A tutaj jeszcze dokładnie nie wiadomo, co się stało, bo jak poszedł pierścień, przeciągnął go i poszedł na korbę, no to będzie kaplica. Ściągłem wydech, patrzę, zmucony tłok, więc no. Jak będzie jeszcze luz na korbie, no to będzie kaplica totalna, nie wiem, czy to zrobię, tak szczerze powiem, bo ostatnio czasu mam naprawdę bardzo mało. No i jak zrobię ten motorek, nie wiem, jak będę go nagrywał, czy nie będę go nagrywał, muszę się zastanowić, no to będziemy ruszać z Lącinem. Pewnie zastanawiacie się, co tam z Lącinem, jak to tam wygląda, jakie są postępy po ostatnim odcinku, no niestety żadne. Po ostatnim odcinku dosłownie nie było czasu, nie było chęci w ogóle cokolwiek tam przy tym Lącinie zrobić, więc jak się skończyło na ostatnim odcinku, na takim etapie dalej jest. Nie zrobiłem dosłownie nic przy nim. Miałem takie epizody, bo uczyłem się troszeczkę elektryki w ostatnim czasie. Postanowiłem zainwestować w siebie, więc no, doszkoliłem się co nieco w elektryce. Co pewnie zobaczycie w przyszłych projektach jakiś, no na przykład taki stator w Lącinie czy coś, to już jest do wywalenia całkowicie. Jest to źle zrobione według mnie i z tego co się dowiedziałem, da się to zrobić lepiej, żeby to dawało dużo więcej prądu, mniejszym nakładem. No, tyle, więc jakieś tam podstawy w elektryce, jakie tam się nauczyłem, bardzo dużo mi dały. No, macie odcinek. Widzicie mniej więcej, co się u mnie tutaj zmieniło. Cinkła stoi. Troszeczkę zarasta, czeka na silniczek. Silnik ma, ale czeka na różne ciekawe rozwiązania, żeby coś tam przy nim pogrzebać. Kto bystry zauważył, że Transita już nie ma, ale za to wpadł Leonidas. No cóż, z 8 litrów spalania zeszłem do w granicach 5. Haka mamy, więc w przyszłości może kupię jakąś przyczepkę, żeby dało się kurde speedbike'iem gdzieś pojechać, jak jakiegoś się kurde zrobi. Bo do auta to szkoda tam ładować na razie. Musiałem trochę przeoszczędzić, tak samo przestałem nagrywać na YouTube, żeby więcej czasu poświęcić normalnej pracy. Myślałem, że to będzie dobre rozwiązanie, no i się zawiodłem. I to bardzo się zawiodłem, ponieważ oszczędziłem na paliwie, oszczędziłem na różnych innych tam rzeczach, o których wam nie będę mówił. Wyoszczędzałem ile się da. Można powiedzieć ogólna kwota, jaka tam się uda zarobić względem tego,
ile tam wydaje na jedzenie, paliwa i na to wszystko. Teoretycznie jest gorzej niż przed całą tą pandemią, czy co to tam wygląda, nie? Gorzej jest, dużo jest gorzej. Myślałem, że skupię się bardziej na pracy, no to coś z tego będzie, ale wyszło, że nie, że nic z tego nie będzie. No cóż, no trzeba będzie uruchomić wreszcie moje projekty na YouTube i skupić się bardziej, żeby jakiś tam grosz z tego YouTube był. Nie, że skok na kasę. Trzeba będzie zobaczyć i sprawdzić teorię projekt Cross Enduro, że z YouTube dało się tam wyżyć trochę. Więc sprawdzimy to, no. Dla niektórych może to źle brzmieć, że będzie teraz jakiś skok na kasę, jakieś clickbaity i tego typu sprawy. Ale tak naprawdę będzie wszystko po staremu. Będę się skupiał na naprawdę teraz mocnych filmach. I myślę, że do końca roku uda się coś tam, jakiś rozgłos przynajmniej w świecie tutaj pitbajków i motoryzacji osiągnąć. Dobrze, dobrze, że nie wiecie przed premierą, jakie mam głupie pomysły. Dobra, tyle. Kończmy dzisiejszy odcinek. Widzimy się, mam nadzieję, że nie za 2 miesiące, tylko szybciej, z kolejnym odcinkiem. Chciałbym się wreszcie przejechać jakimś motorem, bo już po bardzo długo na niczym nie jeździłem, a chciałbym się wreszcie czymś przejechać, więc trzeba będzie tego Lącina skończyć, przynajmniej jednego na razie, i żebym mógł sobie jakimś motorkiem pojeździć. Tak. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej.